Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę państwa, stałem się artystą niedzielnym, a niedziela, tak jak mówiłem, musi się wyrazić, więc występuję dzisiaj, proszę państwa, nawet w białej koszuli. Mało tego, proszę państwa, musiałbym się rozbierać, ale pod spodem mam podkoszulek. Prawdziwy podkoszulek tu mam pod spodem. Co jeszcze mam? Proszę państwa, mam jeszcze inne, bardzo starożytne, że tak powiem, przedmioty, jak na przykład chustka do nosa. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że jest coś takiego jak chustka do nosa. Ja, to jest w moim życiu kolosalnie ważny przedmiot, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić, że ja na przykład nie potrafię wyjść z domu, jak nie mam chustki do nosa. Jestem trochę pod tym względem jak niejaki Bilbo Baggins. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak on wyruszył z tą bandą krasnoludów na swoją przygodę życia, to jak on tam za nimi pobiegł i ich dogonił, to wsadzili go na tego kucyka i on tak jedzie i nagle, nie wiem, czy państwo pamiętacie, on tak mówi, że on musi natychmiast zawrócić. A Gandalf się pyta, ale co się stało? On mówi, że on zapomniał chustki do nosa. No i proszę państwa, ja jestem bardzo do tego starożytnego przedmiotu przywiązany. I jakoś jak mam tą chustkę ze sobą, może jej nawet nie mogę nawet jej nie użyć przez miesiąc, to jakoś czuję się bezpieczniejszy. Ona mnie jakoś tak mnie, proszę państwa, uspokaja. Jest to środek uspokajający mój. Ta chustka do nosa. Proszę państwa, jak widać dookoła, to w ogóle przez ten tydzień to już wiele się zmieniło. Proszę państwa, za oknem taka zieleń. No i proszę państwa, bzy zaczęły kwitnąć, jak państwo widzicie. Wczoraj byłem z Natalią zerwać te bzy. No ale to bzy zerwać to nie jest takie proste. W piosence, którą dzisiaj zagramy ze Stanisławem, ta piosenka dzieje się u Mani, u mojej babci Mani na wakacjach, a tam na niej podwórku rosły bzy. Ja pamiętam takie szlachetne, piękne, pachnące bzy. No ale proszę państwa, nie każdy ma domek z ogródkiem. Nie każdy może sobie tak mieć pod oknem bzy. Je gdzieś trzeba zerwać. No ale przecież nie będziemy komuś do ogródka wchodzić i zrywać czyjeś bzy. Bzy jakieś, tu trzeba znaleźć jakieś takie bezpańskie bzy. I proszę państwa, z tymi bzami to jest tak, że trzeba znać miejsca, gdzie rosną takie bezpańskie bzy. Tak jak grzyby. Nie wiem, czy państwo chodzicie do lasu na grzyby, to przecież jak państwo wiecie, że grzyb nie rośnie wszędzie. Grzyb leśny wszędzie nie rośnie. Trzeba wiedzieć, gdzie. Ja na przykład wiem, gdzie koło Poznania rosną grzyby i proszę państwa, one tam zawsze rosną. Zawsze rosną tam maślaki i tak pod koniec września, początek października, zawsze w to miejsce jeździmy z moją żoną i z moim synem i proszę państwa, w ciągu pół godziny można zebrać co najmniej 50 maślaków, żeby wieczorem z cebulką, prawda, przyrządzić sobie i ze smakiem zjeść. Proszę państwa, chyba państwo sobie zdajecie sprawę, że ja tego miejsca nikomu nie mogę zdradzić. Bo co się stanie? No i to tak jak te bzy, proszę państwa. A także chcę powiedzieć, że zakwitła tu za oknem lipa i stało się też coś bardzo pięknego. Znowu, proszę państwa, tutaj zamieszkały na tej lipie gołębie, które teraz się, proszę państwa, całują. Całują się te gołębie. Teraz ich nie ma, ale one tam na tej gałęzi siedzą. Siedzą i całują się i proszę państwa, przez wiele lat ich nie było. Bo pamiętam, że jak tu mieszkamy już ponad 20 lat, to na początku właśnie były takie ładne synogarlice. A później nagle zniknęły, bo pojawiła się tu na osiedlu jakaś banda srok. I ta banda srok przez te 20 lat tutaj terroryzowała, proszę państwa, całą okolicę. Ponieważ sroki są bardzo, to są bardzo agresywne ptaki, nie mówiąc już o tym, jak one skrzeczą tak niemile, no to przecież nikt nie może wytrzymać, a już co najmniej inne ptactwo. I nagle te sroki,
Odeszły sobie, proszę Państwa, nie wiadomo dokąd. No i znowu na gałęzi mogą sobie się całować te gołębie. Jest mi z tym tak dobrze, jakoś mi dobrze, tak jak z tą chustką do nosa, proszę Państwa. Tutaj dzisiaj w tej piosence, która dzieje się w Rembertowie u Anieli, chcę opowiedzieć, ja już mówiłem trochę o tym, bo śpiewałem piosenkę już tutaj w koncercie domowym, która się dzieje u Mani, przepraszam, nie u Anieli. To jest u Mani w Rembertowie, Aniela mieszka w Tarnobrzegu. No więc jesteśmy u Mani w Rembertowie. Mam 10 lat mniej więcej. I proszę Państwa, co ja już mówiłem dużo o tym, co tam się działo, ale nie wszystko. Były różne zabawy, jakie mieliśmy, oprócz zabaw chowanego. W domku obok, za takim czarnym parkanem, mieszkał mój kuzyn. Mieszkał mój kuzyn, z którym bawiłem się przez całe wakacje właśnie. I co ciekawe, ten kuzyn miał cudowną rzecz. Miał elektryczną kolejkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w latach 70. można było kupić w składnicy harcerskiej. Były takie miejsca, takie sklepy, które nazywały się składnica harcerska. Tam, jak chciało się zostać harcerzem albo zuchem, to można było wejść ubranym normalnie, a wyjść już przebranym za harcerza. Ale oprócz tego były inne rzeczy do kupienia. Jak ktoś był bogaty, to mógł kupić, proszę Państwa, takie kolejki z NRD. To były kolejki z NRD, wyglądały niezwykle realistyczne i one na prąd jeździły po tych torach. Ja jako wielbiciel kolei i małe dziecko, to byłem wprost zahipnotyzowany. I lubiłem chodzić wieczorami do mojego kuzyna i leżeliśmy na dywanie i ja patrzyłem, jak ta kolejka jedzie. Niestety byłem ubogi i nikt mi takiej kolejki nigdy nie kupił. Więc jak wracałem do domu, to się sam bawiłem w takie pociągi, które budowałem z klocków zwykłych. Na jednym klocku, takich klocków takich chrześcijanów, takich, jeden do drugiego takie przystawiałem i tak sunąłem i on jechał ten pociąg do mojej stacji pod stołem czy pod łóżkiem. I proszę Państwa, malowałem na tym jednym klocku właśnie ten okna i reflektory pociągu i tak dalej. Ale taka kolejka to było coś niesamowitego. I proszę Państwa, chcę też powiedzieć, że to była zabawa taka już przed snem, ale zabawa dzienna to na przykład była taka, że jeździło się na rowerze, różne zawody wymyślaliśmy. Że jeździło się na przykład na rowerze, rower dziadka, taki wielki rower z ramą. Te rowery nazywały się chyba Ukraina, coś w tym stylu. Rower dziadka i jeździliśmy na czas. Kto szybciej przyjedzie taką pętlę. To były przedmieścia i to było domki wśród takiej żwirowej drogi, która później zakręcała na takie pole i jechało się z powrotem taką ścieżką, taką małą ścieżką przez to pole i wracało się do tego miejsca i kto szybciej. To była świetna zabawa. Bardzo to lubiłem. Albo zabawa w pikuty. To trzeba było mieć nóż. Nóż najczęściej miał się tak zwaną finkę i chodziło o to, że trzeba było wbijać tą finkę z różnej odległości w ziemię. Ona oczywiście musiała zrobić jakieś takie w powietrzu taki obrót i wbić się. I to się, że tak powiem, wbijało na przykład z palca, tak? Nie mam finki, nie mogę pokazać, ale mogę pokazać jako długopis na przykład. To tak się to robiło i na przykład tak, o, fu, i ona się miała wbić w ziemię, proszę Państwa. No ale to nie tylko z palca się wbijało z ramienia, też tak na ziemię, z głowy, z nosa na przykład, o tak o. I to się musiało wbić. Proszę Państwa, i to, jak się tak codziennie przez miesiąc trenowało, to człowiek dochodził do mistrzostwa wręcz w tych pikutach. I to, proszę Państwa, z tymi kolegami takimi, którzy mieli też 10 lat, albo 9, albo 11, takie zabawy na tym polu.
I tak się siedziało i to było bardzo, bardzo szczęśliwe życie, proszę Państwa. I też wtedy dochodziło do, że tak powiem, opowiadałem już Państwu, jak muzyka przyszła do mnie. Ale też, proszę Państwa, muzyki też słuchali ci koledzy, którzy w te pikuty razem z nami grali. I proszę Państwa, jeden z nich, z tych kolegów, jak zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, to on mówił, bo się tak mówili, a ty jakiej muzyki słuchasz, a ty jakiej. No to on powiedział, że najlepszym zespołem na świecie jest zespół Deep Purple. I mówi, i jego utwór Dziecko w czasie. A my tak, nikt nie słyszał tego utworu. I mówili, ojej, on mówi, zaraz wam puszczę. No i mówi, chodźcie do mnie do domu. I pobiegliśmy szybko do niego do domu, tam parę domków dalej. Weszliśmy do niego do pokoju i co on miał? Proszę Państwa, magnetofon szpulowy. Taki ZK 140, taki, to było takie, taka tutaj takie wichajster taki, że się tak brało i było przewijanie, nastawiało się i te szpule, taśmy szpulowe tak się przewijały i leciała z tego muzyka. I on nam puścił to dziecko w czasie. Jak ja usłyszałem to dziecko w czasie, to oniemiałem prawie, proszę Państwa. I od tej chwili już najlepszym utworem na świecie było dla mnie dziecko w czasie. Ale później, jak przyjechałem za rok do Mani, to już ten kolega powiedział, mówi, dziecko w czasie już nie jest najlepszy na świecie. A ja mówię teraz, a jaki jest teraz zespół najlepszy na świecie? On mówi, Pink Floyd. A ja mówię, o. On mówi, chodźcie do mnie, wam puszczę. I pobiegliśmy i nam puścił taki utwór, który się zaczynał jak takie zegary. Wiecie Państwo, odgłosy zegarów. A to był słynny utwór Time, Pink Floyd z płyty Dark Side of the Moon. Jak ja usłyszałem te bicie tych zegarów, to po prostu znowu zachwyciłem się tym. I też ten zespół Pink Floyd, gdzie go słuchać? A on, proszę Państwa, powiedział mi coś takiego. Ha, to ty nie wiesz, że jest coś takiego jak Trójka? A ja mówię, ja nie wiem. On mówi, w Trójce Piotr Kaczkowski całe płyty puszcza. A ja powiedziałem, dobra. Jak wróciłem z wakacji do domu, to pierwsza rzecz, poleciałem, proszę Państwa, do naszego radyjka, takiego małego radyjka, o takiego, mieliśmy tylko takie radio, z antenką, i bo on mówił, Trójka na UKF-ie. Ja mówię, gdzie ten UKF? Gdzie to jest UKF jakiś? A tu patrzę, nie ma. Nie ma w tym radyjku UKF-u. Proszę Państwa, rozpłakałem się chyba. Rozpłakałem się. No bo gdzie ja teraz będę słuchał tej Trójki? Gdzie będę tego Pink Floyd mógł usłyszeć? Ale proszę Państwa, nie dałem za wygraną i zacząłem majdrować, bo tam były fale długie, fale średnie i fale krótkie. I tam była taka, włączało się guzik taki, na przykład fale krótkie i tą gałką, wiecie Państwo, że się tak kręciło i było i nagle jakiś głos. Jakiś głos z otchłani świata, jakiś z Paryża, ktoś po francusku mówi, a dalej ktoś po rosyjsku, gawarit. I nagle, proszę Państwa, po dwóch dniach tego szykania, Trójka! Złapałem wśród kosmicznego szumu Trójkę. I proszę Państwa, odtąd ja mogłem słuchać Pink Floyd. Też słuchałem. Nastawiałem sobie, wieczorem siadałem przy tym radyjku, antenka na parapecie i zacząłem majdrować. Jest! I o godzinie 17, chyba w czwartki, Piotr Kaczkowski puszczał ten Pink Floyd. I ja też sobie mogłem w domu słuchać. Proszę Państwa, zagramy ten utwór ze Stanisławem, który pochodzi z płyty Pocałunek mongolskiego księcia. Jest to utwór tytułowy. Raz, dwa, trzy i... Dla wyższych celów filozofii.
Zabij się.